Drodzy bracia i siostry, tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić się biegłyskiej światłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozkoszy ciemności naszych serc i umysłów.
światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chrystus Pan, który przez cały rok oświeca nas swoim słowem, mówi: kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. W tym duchu, stojąc i trzymając zapalone świece, przyjmijmy pełne radości w orędzie paskalne ku czci Jezusa zmartwychwstałego w Exulte. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się już, zastępne anioł w niebie, weselcie się słudzy Boga, niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią, promieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy teraz w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios.